pytam o Alana. Pani napisała takie piękne, wzruszające hasło na Instagramie, kiedy przy takim zdjęciu, gdzie jesteście razem, i pani powiedziała tak jak moja mama. I tyle go miałam. Jak właśnie ja dorastałem, powiem mama, i tyle go miałam. Tylko u mojej mamy chodziło o to, że już się synek nie chce do mnie przytulać. A co straciła pani w tym kontakcie z Alanem? Bo przecież Alan też rośnie, więc jakby rozumiem, że ta relacja, nawet jeżeli jest tak samo bliska, to się zmienia. On się na szczęście czasem jeszcze do mnie tuli. Mówisz nie przy kolegach? No nie, nie przy kolegach. Natomiast dorasta. Dorasta po prostu z prędkością światła, dojrzewa bardzo. I podejmujemy coraz to poważniejsze tematy w naszych rozmowach. Dużo mniej jest wygłupów i takich byle jakich rozmów o niczym. I brakuje mi tego chłopca w nim już. On już się staje mężczyzną i tego mi bardzo brakuje. Jeszcze nie tak dawno, no bo rok temu dosłownie potrafił przyjść rano, wstawał wcześniej, żeby przyjść do mnie jeszcze i się przytulić pod kołdrę. I to było takie zabawne, bo coraz większy, więc jak on jeszcze rok temu wchodził, to już miał 14 lat, to jak wchodził do mojego łóżka, to się po prostu taki jakby czołg po prostu położył koło mnie. Strasznie to lubiłam, trochę z jednej strony mnie denerwowało, też mnie o 5 rano budzi, a on po prostu przed szkołą jeszcze nastawiał sobie budzik, żeby przyjść do mnie i się jeszcze tulić. To było tak cudowne. No teraz już tego nie robi, no bo ma swoje mieszkanie, mieszka też na stacji, przy szkole, na przemian. Także bardzo mi brakuje tego mojego synka, którego mogę wziąć na ręce. Chociaż wszystkie mamy wiedzą, to kręgosłup po prostu jest tak obciążony, jak dzieci są małe. Natomiast tego mi bardzo brakuje i to się już po prostu nie powtórzy. Ale często wchodzenie w dorosłe wiąże się z pewnego rodzaju buntem. Czy na przykład nie ma takiego problemu, że czuje pani, że w pewnych tematach traci pani autorytet? Że na przykład jak zapowiadała pani rozmowę z Alanem w mediach, na jakimś wywiadzie, że będzie rozmowa o tym, żeby nie palił papierosów, nie popalał papierosów. Czy to są trudne rozmowy, czy Alan bierze sobie pani zdanie do serca? Bo to jest taki ciężki czas pewnie też dla jego organizmu. To jest trudny czas w jego wieku, dlatego że mu się zmienia cała chemia mózgu, wszystkie hormony. I on już nie jest chłopcem, a jeszcze nie jest mężczyzną. On to próbuje w sobie rozpoznać. Czasem mu się wydaje, że ma 25 lat i wtedy muszę go trochę strofować. Natomiast pozwala mu też wyrażać swoje zdanie, żeby uczył się stawać w obronie własnego przekonania. Mnie tego rodzice nie uczyli. A ja chcę, żeby on był silny, więc ja oczywiście czasami się z nim boksuję na słowa, natomiast czasami pozwalam mu też wygrać po to, żeby on miał poczucie, że warto stanąć w obronie własnych przekonań. Ale są trudne rozmowy między nami i nieraz musiałam się tak pogniewać i trzasnąć drzwiami. Naprawdę, no niestety to jest taki wiek i muszę to po prostu zrozumieć. Nie jest to łatwe i nieraz miałam łzy w oczach i mam nadzieję, że on, kiedy będzie gościem w programie, nie pozwoli na takie napięcia między nami, które się czasami zdarzają w domu. To nie jest tak, że my tak za każdym razem do siebie tak po prostu pasujemy. No, on, nie było w każdej rodzinie, w każdej tak relacji. Tak jak w rodzinie, on po prostu dorasta. Ja się codziennie uczę być inną mamą dla niego. Coraz bardziej świadomą i jakby tej przemiany. I on uczy się rozpoznawać też siebie w tej relacji ze mną.